Mama w pojedynczym otcie. Mama w podwójnym otcie. Mama w potrójnym otcie. Wyjątkowo. Czyli mamusiu, tak ogólnie to mama w otcie. Tak ogólnie to mama często jest ostatnio w otcie. Nie wiem, czy zauważyłyście. Ty nigdy. Nie, nigdy. Nigdy. A co jest główną przyczyną? Maja. Tej odstawiaj to za... tej octowej atmosfery. Worek na WF. O, na przykład. Maja zgubiła worek na WF. Ale nic. Mamo, a ty to tak to was na pewno nie obchodzi. Nie rozpowiadaj o worku na WF. Was to na pewno nie obchodzi, więc może jednak zaczniemy podcast. Cześć. Cześć. Hejo. Tu? Kulturki. Czyli? Ola, Maja i mama. Tylko czasami są takie odcinki, w którym mówię tam, bo zapraszamy do kolejnego odcinka Kulturek. Zapraszamy odcinka z mamą, Olą i mną. Kulturki! O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy, dziewczyny? Mama w otcie i bursztynowe śledzie. O nie, jakaś ryba jest w tytule. I ocet, którego nie lubicie, to ja nie wiem, czy to może być książka, która wam się podobała. Może być, bo musiał być na piechotę tylko z deskami surfingowymi i morze przeszli. A, okej. Okay. Czyli nie jedli śledzi? Jedli. No może jedli tam trochę, ale ukryli bursztyny w śledzi. No dobra, ale powiedzmy jeszcze, kto napisał tą książkę. A ja nie wiem. Marcin? Grudkiewicz. Przewoźniak! Marcin Przewoźniak, no właśnie, bo to jest w ogóle druga część. No. Pamiętacie może nasi słuchacze? I zabójcze pierogi w części. Zabójcze pierogi. Tak, co ja zapamiętałam? Ja nie czytałam tej książki, ani jej nie słuchałam. A co zapamiętałam z naszej rozmowy? Że była mama, która była kucharką. Nie. I gwiazdą, influencerką. O mamusiu, ona udawała, że gotuje, nie potrafiła gotować. Ale ona miała program kulinarny. Tak. O. Nazywała się Katrina Wege. Tak, Katrina Wege i była i ona prowadziła, mamusiu, ona prowadziła bardzo fajny wegański program, który nazywał się Świat kontra Schab. Tak, Świat kontra Schab, to też pamiętam. A i ona miała córkę. Esterę. I ona takie miała trudne relacje z tą córką, z tego co pamiętam. No trochę miała. Bo jej często nie było w domu. No. I ta córka była przez to gruba, dlatego że ona się obżerała codziennie fast foodem. No właśnie, to też pamiętam. A jeszcze mogę przedstawić resztę bohaterów, że tych takich głównych był Mycha, Mycha to był ten taki koleś, ten pan. Który wkurzał tą mamę. Czasami głównie wkurzał sznurówkę. Jeszcze sznurówka była, czyli jakby szefowa tego. Mm-hmm. I był jeszcze Gacek. Gacek, kto to był? A Mycha to nie był kamerzysta? Tak, Mycha to no był kamerzysta. A Gacek to był ten od dźwięku. Dźwiękowiec to był. I on miał taką wielką brodę. Oni w pewnym momencie nazywali ich tak. Chudy z brodą, gruby z brodą i kobitka. A kobitka to była... Estera! Estera, no! Bo oni razem, wszystkim się wydawało, że... Znaczy to policji się wydawało, że oni ukradli bursztyny, dlatego że byli jedni umówieni z drugimi, że przekażą im na hasło bursztyny. I ona nie na hasło złota rybka! I ona przypadkiem powiedziała to hasło i oni jej wręczyli ten z torby z bursztynami. Naprawdę? A to złodzieje? Tak! To znowu jest jakaś kryminalna historia. Pamiętam, że wtedy też była, że okradli jakieś tam opactwo czy coś tam, coś takiego, czy klasztor. Klasztor! Coś takiego było, że tam coś okradli i były te pierogi. A teraz znowu jest kryminalna historia, tak? Czyli znowu Estera się bawi w detektywa? Mamusiu, ona jest poszukiwana przez policję. Oni są poszukiwani przez policję. Wiszą na plakatach. To co? I myślę, że policja myśli, że to oni ukradli te bursztyny? Tak. A co to jest bursztyn w ogóle? To. Bursztyn? Nie, to jest Majka z coś tam. Jak to się nazywa? No taki kamień, no. No tak, ale mamusiu, to jest... Jak to bo Maja tu pokazała kryształ, który to ona dzisiaj wydobyła.
Ale ja wiem, a ja pokazała kryształ, ale to nie który jest Ola dzisiaj mapą. Wydobyła w kopalni kryształów. Ale mam... To po prostu nie była kopalnia, to była ziemia, na której była usypana prawie takimi tymi. To w różnych miejscach były. No dobrze. A poza tym to są mamusiu te, jak to się nazywa. Kamienie szlachetne. Szlachetne. No a nie, to nie są kamienie szlachetne, tylko to są coś tam na sy. No kamienie szlachetne. No nie, nie. Albo szlachetne kamienie. Minerały może. Tak, to są minerały. No właśnie. A bursztyn z czego powstaje? Co jest bursztyn w ogóle? Skąd on się wziął? Ze śledzi? Nie. Okay. Bursztyn się wziął z żywicy. A no tak! No. Nie zna się tego. Ja myślałam, że, jak, gdzie, że on się tak inaczej nazywał. Gdzie w bursztyn jest zatopione na przykład jakieś owad? No właśnie, że oni tam właśnie mieli takie, że z owadami to były te droższe i oni mieli właśnie takie same z owadami. I z ważką mieli. I z żabą. I w środku. A fajne, a mamusiu, a czasami jest też tak, że na przykład na takich drzewach, gdzie jest żywica, to tam na taki tym zastygają takie maleńkie bursztynki. No tak, tylko to jeszcze, one nie są bursztynami jako takimi, bo one są za młode, tak? I taka żywica, która zastyga, ona jest miękka. I ona dopiero musi setki lat przeleżeć. Prawda? No. Żeby stwardnieć i żeby stać się takim kamieniem. Szlachetnym. Tak. No i gdzie znajdujemy bursztyny? Na drzewach. Nie. Nad morzem. Nad morzem. Bo teraz bursztyny znajduje się. Można je pomylić z perłami. Z perłami? No chyba nie, bo perły gdzie powstają? A bursztyny są czerwone? Mogą być takie bardziej czerwone. A rubiny to były chyba te czerwone. Tak, ale rubiny to są zupełnie inne kamienie. A bursztyny mogą być czerwone, takie prawie czerwone, takie ciemno-pomarańczowe. Są bardzo różne kolory bursztynów. Od takiego bielszego, przez najwięcej jest takich żółtych, tak? Jakbyś się powiedział kolorystycznie, to najwięcej bursztynów jest żółtych. A jak wyglądają mniej więcej? Bursztyny? No takie jak żółte szkiełka. Czasem tam są takie pęcherzyki powietrza w środku, czasem są jakieś takie żyłki. Nie widziałaś nigdy bursztynu? Może kiedyś widziałam, ale zapomniałam. Problem jest z tym, drodzy słuchacze, że dziewczyny jeszcze nigdy nie były nad polskim morzem. Może dlatego nigdy nie widziałam bursztynu. Serio? Nie byliśmy nigdy? Ola była w takim wieku, że nie pamięta, a Maja nie była nigdy. Nigdy, podkreślam. Więc chyba pora wybrać się nad morze, żeby zobaczyć jakieś bursztyny. Nie, no niby nie chcesz mnie powiedzieć, że jak co roku jeździmy nad morze we Włoszech i nad ocean, to tam nie ma bursztynów. No właśnie, nie we wszystkich morzach są bursztyny. A to słabo. A w Polsce, a w Bałtyku właśnie było dużo bursztynów. A we Francji? I Polska... Słynie z bursztynów. No właśnie nie słynie może, ale Gdańsk na przykład słynie z bursztynu, szczególnie z Polska robienia... nie słynie. Gdańsk jako miasto i tamte okolice słyną. Gdańsk szczególnie z ludzi, którzy obrabiają bursztyn, tak? Czyli ludzi, którzy wyrabiają z bursztynu bardzo ładne rzeczy. Na przykład biżuterię z bursztynem. Oni się nazywają bursztynorobótcy. No chyba nie. Na pewno? Na pewno nie. I w innych morzach tych bursztynów było mniej, albo były innych gatunków. I te takie najcenniejsze bursztyny, które znajdowano, były zielone. No takie zielonkawe też są. O właśnie, są, wiedziałam! I one były właśnie w Bałtyku. I było nawet coś takiego, co się nazywało bursztynowy szlak. I to był szlak, w którym właśnie wożono, handlowano bursztynami. Ale ty, mamusiu, robisz nam piękne wywody o bursztynach. No, bo jakoś tak wyszło o tych bursztynach. Mamo, ty często robisz takie wywody w tych kulturkach. Jak nie chcecie, to nie będę. Zanudzasz słuchaczy nam. Dobrze, to już nie będę opowiadać ani o bursztynach, ani nawet o śledziach, o których wam chciałam tyle ciekawostek opowiedzieć. No gadaj! No gadaj, mama. Taki żarcik. My się prześpimy. O śledziach niewiele wiem. Oprócz tego na święta się je i śledzie ogólnie
Są brzydkie. I że jest takie coś chyba jak śledziowy szlak, czy coś na stylu? Nie, chyba nie ma. Jest! Ale... Mamo, a tak powiem, tam oni mają, głównie wszystko się dzieje w Pucku. Pucku, a. To jest w Polsce? No to jest w Polsce, tak. A Pucku? Puck. Takie miasto Puck. Musimy sprawdzić na mapie, gdzie Pucek. Ono jest. Pucek. Nie Pucek, Pucek? Tylko Pucek. Puck. W Pucku. No i dobra, no to opowiadajcie, co się dzieje, bo ja jestem ciekawa, czy oni jakoś uciekają przed tą policją, czy... No tak! Tak? Bo oni jakby płyną, oni właśnie płyną statkiem, oni właśnie płyną statkiem na tamte miejsce, ale tam jak oni... A na jakie miejsce? Skąd oni płyną? Z Pucka, czy do Pucka? Nie, oni właśnie jeszcze nie są w Pucku, tylko są w innym mieście, nie pamiętam. Łobrzegu? Nie, oni tam coś na G, coś na G. Gdyni! Gdyni! Gdyni byli. Tak, oni są w Gdyni. Coś na G. Gdynia. Ktoś na G, Gdynia. Nie, ktoś na E, Pepper Jack. Coś na P, Pepper Jack. Coś na E. Coś na G, Gdynia, tak? Obok jest jakie duże miasto, o którym już chwilę mówiłam? Warszawa? Pucko? Czy Warszawa leży nad morzem? Pucko? Pucko? Gdańsk. Gdańsk. Gdańsk, Gdynia. Jest jeszcze trzecie miasto, które jest bardzo blisko, które się nazywa Sopot. Oni byli w Gdyni! Oni byli w Gdyni! Te trzy miasta, jak się je nazywa? Trój? Miastem. No ja, właśnie. Ja wiedziałam. To są właśnie te trzy miasta, które należą do Trójmiasta. Gdańsk, Gdynia i Sopot. O, a teraz i oni byli pytanie. W Gdyni, i Pucek. Tak? No ja, Puck to kiedy indziej pojechali. Oni byli w Gdyni i mamusiu, chyba jest takie miasto, to jakby przedziela tak jakby morze, tak jakby taką zatokę. I tam jest. Właśnie, oni popłynęli do Helu i tam był taki jakby szlak, jakby gdzieś. Ale jest na wyspie. Tak, mamusiu. I tam był taki chyba szlak śledzi i tam co roku jakby ludzie płyną na deskach po tym szlaku. Nie, oni nie płyną, oni chodzą. Idą właśnie, bo tym się da iść. A, bo wtedy tam się robi płcizna i oni mogą iść, tak? No, tak. I oni właśnie popłynęli do tego Helu i tam się działo to wszystko, jak oni tam niby ukradli. I tam wszystkie po prostu i nie mieli jak wrócić, bo wszystko było pozamykane przez to, że musieli znaleźć tych sprawców. I oni postanowili, bo oni też dostali, oprócz tych bursztynów, dowody osobiste, jakichś kolesi dziwacznych, pewnie podrobione. I przy okazji, oprócz tego, że te dziwne te, to jeszcze dostali kupę 200 złotówek. Całą po prostu kopernę 200 złotówek. I oni tam pokupowali deski i pianki. Deski i za pianki. Za te pieniądze, mam nadzieję. Tak, za te pieniądze. Kupili deski i pianki i poszli do morza i postanowili przejść to. No i Esterka, tak. No i to Mia wszystko powymyślała. Powymyślał. No i co? Dalej było? Wymyślała. Znaczy nie mówcie, jak się skończyło. A to wymyślała, bo Maja to była dziewczyna. Maja myka, to był chłopak, ten z brodą do licha. Maja. Ona chyba totalnie ożalała. Maja, pamiętasz? Mycha. Gruby z brodą i chudy. No Maja, właśnie chudy z brodą, to dobrze, jest mycha. No dobrze. To szli, poszli i coś tam jeszcze mieli, jakieś fajne przygody? No i oni potem pojechali tam do Pucku. I tam nie, oni poszli. Majka, oni pojechali swoją furgonetką. Tak, doszli do Szwecji. I tam nagrywali właśnie. I tam... To Pucek jest w Szwecji? Nie Pucek, tylko Puck. Jest w Polsce, ja się śmieję, bo przez Bałtyk można przepłynąć do Szwecji, prawda? Nie można. Można. Nie wolno. Zabronione. Promem można popłynąć. Ale tylko ci mówię, u nas zabronione. Dobrze, bo u nas jest zabronione, bo jeszcze nigdy dziewczyny nie były nad morzem. Mieli jakieś ciekawe przygody w końcu. No tak, i potem oni tam poznali takich dwóch kolesi. I nie wiedzieli, który to był, bo jeden to był boatman, co ich podwoził i on był dla nich jeden podejrzany, a drugi to był taki koleś elegancik. Ładnie ubrany, właśnie, elegancik. Elegancik mi się kojarzy z Gogusiem. Z Gogusiem, no. Mi też, Maja, pamiętasz? Gogusia, dwóch Gogusiów było, pamiętasz? Pamiętasz, że to też się działo nad morzem. No tak, ale oni tam byli w Gdańsku. Oni tam byli nie. Nie, oni byli chyba w Świnoujściu? No. Czy coś? Tak, chyba tak. No dobra. No to jakie mieli jeszcze przygody? No i... Spotkali ich?
Oni tam mieli przygody, dlatego że musieli ukrywać bursztyny. I na przykład Elstera, żeby je ukryć, musiała zrobić takiego gipsu bałwana, w którym trzy kule to zrobiła z tych bursztynów. I tak owinęła. Sprytnie, ale bałwana? Bałwana! Latem? To nie było latem? Było. No, to było taką jasną. No tak, ale chyba. Bałwan? To ciekawa forma. Dlatego, że tam był taki jakby konkurs, on chciał mycha to zamaskować i dlatego on tak prosił Esterę, że tam był taki konkurs, że trzeba zrobić właśnie z gipsu coś, co się kojarzy z tym miastem. A tam co roku był bałwan tam na molo, jak spadał śnieg. Okay. I ona tam zrobiła bałwana. Super. Super. Zakładam, że pewnie rozwiązali tą zagadkę jakoś. Ale nie powiemy jak. A jeden z tych elegancik albo boatman okazał się dobry, a jeden zły. No, naprawdę. Dobrze, nie mówmy kto się okazał kim. Ale ja muszę o to zapytać, bo pamiętam, że to też był wątek w naszej dyskusji z poprzedniej części. Chyba boatman. Czy był wątek miłosny? Nie, ani jednego. Niemożliwe, naprawdę? Nie było żadnych. Jestem zawiedziona. O nie, Małgosiu, to jest nasza najlepsza książka. Dajemy. Jestem zawiedziona, nie było żadnego wątku miłosnego. Nie było niczego. Nie było niczego. A jeszcze tak sobie pomyślałam, że patrzcie, jaka fajna nazwa. Była wątek miłosny. Był. Żadnych nie było. Takich, że dwie osoby. Ale Majka Mycha to ma 34 lata, koleś. Koleś, to już stary dziad. No mówię, że stary dziad, a ty mnie nie słuchasz. Naprawdę, ale nie, proszę, mamusiu, jaka fajna nazwa. To nie jest stary dziad, to jest stara baba. Tak Maja mówi, że dziewczyna. No dobra, ale zauważycie, jaka Hel to jest fajna nazwa? Co znaczy Hel po angielsku? To... A, chciałam się zapytać po angielsku, bo ja myślałam, że Hel to jest taki ten, to jest takie powietrze. A, że Hel, że jako gaz. Tak, właśnie. Taki, no, to jest jedno znaczenie. A co to jest Hel po... tylko przez dwa L hell, po angielsku? Hel, czekaj. Help! Nie. Majka. Hel to jest piekło. Serio? A ja nigdy się takimi rzeczami nie zajmowałam. Siostry to wynalazek szatana, szczególnie starsze siostry. Szczególnie o takie. Jak Maja. Nawet jeżeli nie jest starsza siostra. W sensie Maj piekło kojarzy ze starszą siostrą, tak to bywa. A wiesz, no mówię, w czym mi się kojarzy, chyba zgadniesz. Z młodszą siostrą. No dobrze. Ale to było w książce, że siostry to wynalazek szatana, szczególnie starsze siostry. Szczególnie młodsze siostry. No dobra, komu polecacie tę książkę? Mamie! Serio, mamusiu, nie chcesz tego przeczytać, bo robisz taką minę, jak mama w Otcie, wiesz? Wiem. Bo mama kocha tą książkę. Nie, do mnie zachęciłyście już do przeczytania tej książki, ale kogo jeszcze byście chciały zachęcić? Moglibyśmy zachęcić... naszych słuchaczy. No właśnie, naszych słuchaczy. Wszystkich naszych słuchaczy. A jaki wiek? Mniej więcej, nie wiem, 6, 7 do... A ile Estera ma lat? 14, ale... No, troszkę starsza, co? A, no to tak mniej więcej do 11, 12, może 13. No bo 13... Znaczy, to my tam nie zalecamy wieku, bo my się nie znamy. Aha. Wam się podobała? Tak. No to najważniejsze. Nie, mamusiu, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że autor to napisał i dlatego nam mogło się podobać. Tak. Dlatego zachęcamy wszystkich autorów książek, żeby pisali książki. Dla nas. Z myślą o Mai i Oli, bo one to bardzo doceniają, że kochani autorzy, piszecie książki. Nieprawda. I... Ona tutaj tak tylko trochę... I są bardzo wam wdzięczne, że mogą je czytać, a później o nich sobie porozmawiać. Nieprawda. Mama mówi prawdę. Wytniemy. Ale mama ja tam mówi... lubię z wami rozmawiać o książkach. Ja tam też lubię. I cieszę się, że jest tyle książek. Maja, ty to tam lubisz teraz się jakimiś rzeczami bawić. Maja to lubi nam tak dogadywać w tych odcinkach, zauważyłam. Ja tylko ten dogaduję i... Są takie odcinki, które lubię. A podobała ci się ta książka? Tak, jest książka. Tak, so-so. So-so? Serio, Maja? Z zapartym tem tego wszystkiego złałaś. No też mi się tak wydaje. Ale nic. To myślę, że to jest taka fajna książka, już taka wakacyjna, co?
wyjazd nad morze i Hel i Gdańsk. Ktoś i tak bałwan. Wakacyjnie kojarzył. To znaczy, że może już niedługo wakacje, co? Nie. Bałwan i wakacje, cudo. Ale będziemy słuchać książek jadąc na wakacje. No bo powiem nie ci, będziemy. No bo powiem ci, jak można zrobić bałwana w lato. Pomalować piasek na biało. Zrobić na plaży. Bałwankę! No dobrze, będziemy robić bałwankę na plaży. O, nie jedziemy teraz na plażę. No, ale nic, następnym razem. Jedziemy nie, jezioro, na jezioro. Nie ma je, najpierw nad jezioro, a potem nad ocean. Nad morze nie jedziemy już. Nad morzem już byliśmy w tym roku. Ale niebawem kolejne wakacje, na szczęście. Jak nie było tylu odcinków, to wtedy myśmy byli na wakacjach. Tak. Byliśmy nawet na dwóch. Na jednych na razie. Ale to nic. No teraz jedziemy. Ale za teraz chwilę. Będziemy nagrywać na wakacje. Za chwilę jedziemy na wakacje. To była ostatnia chwila. Do widzenia, bo my już na wakacjach będziemy. Ale musimy naprawdę. Się pakować. Maja, ty chyba oszalałaś. Jeszcze szkoła się nie skończyła. Jeszcze wracamy do szkoły. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Ale w wakacyjny nastrój może nas mogą nas prowadzić różne książki. Na przykład Mama w Otcie. Na przykład Wakacje z duchami bardziej. A, Wakacje z duchami, to też jest fajna książka, może o niej opowiemy. Nie teraz. Nie dzisiaj. Nie teraz, bo no teraz dobrze. Opowiemy, nie wiem, o PRL-u możemy? Zaraz, ale najpierw się pożegnaj. Pa. Mamo, czy ty wiesz, że sobie coś uświadomiłam, że zęby wyglądają trochę jak te kryształy takie z kamielinki niektóre. Nie uważasz? A nie, no, przepraszam. To już jest temat na zupełnie inną dyskusję. Pa! Serio? A mamy jakąś książkę o zębach? Dobra, pa!